Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym ciekawym kanale z gry Farming Simulator 22. Nareszcie ta seria, ogółem tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, troszeczkę było kłopotów z farmingiem, ogarnięciem tego wszystkiego po tym resecie. No i tutaj też miałem coś takiego, problemy z wydajnością gry, można tak by to nazwać. No coś ścinało mi się, nie wiem czy teraz znowu będzie taka ścinka gdzieś tutaj znaleziona, no nie, akurat teraz już mi się nie ścina, a do tego mi się to nagrywa i jeszcze w tym momencie mam w grze 120 FPS-ów, gdzie ustawiłem sobie wszystko na wysokie i myślę, że nawet byśmy mogli sobie podnieść tą jakość graficzną. A ogółem problem był taki, może tutaj będę opowiadał wam o tym, ale to za chwileczkę, jak już zajmę się za robotę, bo dzisiejszą robotą chciałbym zrobić sobie na przykład stależować sobie tamte pola, przygotować je pod siewy, czyli pole 40 i pole numer 41, 42 trzeba będzie stależować. Tak więc myślę, że za to będziemy się musieli zabrać. Tylko tak, weźmy sobie już naszą 7R-kę, niedawno zakupioną, i polecimy sobie na sklep. A wracając już do tego problemu, jeżeli ktoś będzie miał taki sam problem, to od razu będzie mógł sobie troszeczkę to ułatwić. Coś delikatne ścinki z pierwszej kamery widzę, że jeszcze zostały. Tak więc ja może się przełączę na drugą kamerę. O, tutaj już widzę, że wszystko działa tak jak należy. Ogółem miałem coś takiego, że miałem takie lagi, że wszystko działało w 120 FPS-ach, wszystko fajnie, ale no po prostu ruszyłem się delikatnie i już miałem 0 FPS-ów i taki pokaz slajdów troszeczkę się, bo ja tak nie umiem troszeczkę jeździć z tej trzeciej kamery na kierownicy, ale dobra, ważne, że już jakoś dojedziemy. Tutaj jak możecie zobaczyć, no nie zjechałem sobie wszystkim, do tego tutaj widzę, że jest karma na świn, bo chciałem jeszcze sobie ogarnąć przed odcinkiem tutaj tego troszeczkę rzeczy, ale jakoś mi się nie udało, więc myślę, że możemy też to ogarnąć sobie na odcinku. Dobra, zobaczymy jak to wygląda z pierwszej kamery. Wygląda nawet dobrze. Ogółem wziąłem po prostu sobie i wyczyściłem cały komputer z kurzu, bo troszeczkę był uwalony i powiem wam, że nawet to działa. Pojedziemy sobie może ulicą, chociaż no tak średnio to działa, skoro te ścinki z pierwszej kamery są. Zmieniłem też pole widzenia na 75 z 60. Wydaje mi się, że jest to dużo lepsze, lepiej to widać według mnie z kabiny, bo widzimy prawo jak i lewą stronę, nie trzeba aż tak bardzo się po prostu obracać tą myszką, co wydaje mi się, że jest naprawdę fajne jak na to, że gramy sobie na kierownicy. Dobra, zjedziemy sobie, albo w sumie nie, od razu sobie zjedziemy na pole, więc podjedźmy jeszcze troszeczkę w tym miejscu. Dobra, coś takiego. X, rozłóżmy sobie sprzęcik, Ctrl C, wykryj szerokość. O kurde, czekać, Ctrl C. Co 90 stopni. I teraz Ctrl W. Idealnie. I czy to jest na 10 metrów? Dobra, to jest wszystko na 10 metrów, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Opuszczamy sobie sprzęcior. Delikatny lag, ale to pewnie przez to, że pierwszy raz po prostu odpaliłem farminga. Chyba pierwszy raz, w sensie nie pierwszy raz, taką robotę robię w tym momencie na odpalonym komputerze, ale myślę, że na spokojnie wszystko będzie fajnie śmigało. No i powiem wam, że to leci naprawdę, naprawdę szybko. Może pójdziemy sobie na tą pierwszą kamerę, bo jest dużo, dużo ładniej. Teraz dojdziemy sobie jakoś w te miejsce. Dobra, podnieśmy sobie sprzęcior. Wycofajmy delikatnie i tutaj na lewo musimy sobie skręcić oczywiście. Tutaj sobie nie wjedziemy, ale już w kolejną rubrykę jak najbardziej, więc sobie spróbujemy coś takiego zrobić. Tu już sobie załączę GPS-a. Dobra, opuśćmy sobie sprzęcior i ciśniemy sobie do przodu. Zobaczmy jak to wygląda z drugiej kamery. Naprawdę, naprawdę fajnie. Oczywiście później będziemy sobie wracać do tych pasków pomiędzy i oczywiście po przyczyniach to na spokojnie też się zrobi bez problemu. Powiem wam, że praca tym ciągnikiem 7R-ką jest po prostu świetna. Odgłos silnika, mam nadzieję, że będziecie słyszeli go bardzo dobrze. Zapomniałem też zrobić testów, żeby nie było, że jest za głośno. No mam nadzieję, że za głośno nie będzie. Tak więc tutaj musimy sobie to podnieść. Znowu wycofać i teraz coś takiego. Tutaj coś w tym stylu, oczywiście omijamy sobie jeden rządek, w ten rządek będziemy chcieli sobie wjechać, tutaj będę musiał chyba troszeczkę wycofać,
bo troszeczkę krzywo wjechałem, więc oczywiście sobie wycofujemy. O kurde, czekajcie, żeby teraz tak ładnie wycofać, żeby tutaj nie było, nie ma co. Dobra, ładnie jest. Ctrl W, opuszczamy ze sprzęcior i ciśniemy do przodu. Widzę, że jeszcze pewnie będzie tam jeden przejazd, chociaż nie, tutaj jeszcze troszeczkę nam zostanie, ale to mam nadzieję, że bez problemu sobie zrobimy. Włączę sobie tempomat, zobaczmy, którą mamy już minutę. Piątą minutę, a my za chwileczkę skończymy sobie nasze pole, z czego jeszcze byliśmy raz w sklepie na samym początku. Tak więc, no, myślę, że idzie praca bardzo, bardzo szybko. Tak więc, co, tutaj oczywiście znowu musimy się zatrzymać. Podnosimy sobie sprzęcior. Tutaj na lewo, tutaj też mam od razu więcej też pola do manewru. Dobra, już tutaj widzę, że mamy idealnie zrobione, bo zobaczcie, co tutaj już mamy. Tutaj już w tym momencie mamy koniec pola, więc tutaj nasza talerzówka działa idealnie. No i przez to też możemy powiedzieć, że nasze pole po prostu ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 70 metrów długości. Fajnie wiedzieć, zawsze to na plus dla nas, bo jeżeli sobie kupię na przykład, czekajcie, ile to było, 70 metrów długości, no to jeżeli sobie kupię 15 metrów siewnik, no to oczywiście on tutaj pasować dobrze nie będzie. No a jeżeli sobie kupię na przykład siewnik już 5-metrowy, no to on tutaj będzie oczywiście pasował, bo jest parzyście. Dobra, tutaj już widzę mały problem z tym drzewem, więc musimy sobie troszeczkę podjechać. Teraz zgiąć się w te miejsce, coś takiego teraz, żeby tutaj nam się zbyt nie zgięło. No to coś takiego, coś takiego. Ctrl W i czy my przejedziemy koło tego drzewka? No widzę, że przejedziemy. Tak więc jestem z tego zadowolony i ciśniemy sobie teraz do przodu. Oczywiście te wszystkie skrajniaki trzeba będzie zrobić tam, ale to na spokojnie sobie damy radę. I zobaczcie, jak to idealnie sobie pasuje. Oczywiście, no według mnie najlepiej tak jeździć na GPS-ie, bo jest najszybciej. Nie tracimy dużo czasu na zakręcanie, wycofywanie, żeby idealnie tutaj było linia przy linii, a po prostu fajnie to też będzie sobie działało. Tak więc co, jak to tutaj teraz zrobimy dalej? To myślę, że teraz sobie możemy to podnieść i lecimy sobie dalej, chyba że zrobimy sobie teraz poprzeczniak. Dobra, może poprzeczniak sobie za chwileczkę zrobimy na koniec, na sam koniec, bo jeszcze zobaczcie, że nam troszeczkę zostało. Tak więc tutaj coś takiego wykręcimy. Tak, ledwie co bym powiedział, że wykręcimy, ale najważniejsze, że udało się. Tutaj oczywiście troszeczkę zostało, ale to jak będziemy robili poprzeczniaki, to się na spokojnie to naprawi. Tak więc co, teraz musimy sobie jakoś dojechać jeszcze do końca, zrobić na jeden pasek i robimy oczywiście poprzeczniaki, bo po tej stronie, jak możecie zobaczyć, to troszeczkę krzywo jest, więc tutaj poprzeczniak jest obowiązkowy do zrobienia. Dobra, coś takiego jeszcze podjedźmy i stój. Podniesiemy sobie sprzęcior, tutaj sobie oczywiście delikatnie wycofamy. Teraz w lewo i powinno być naprawdę git. Te drzewa troszeczkę mi przeszkadzają. Nie będę się oszukiwał, bo naprawdę, o, że one ładnie wyglądają tutaj. Ale no tutaj, no, tak średnio mi tutaj pasują, bo jednak troszeczkę blokują mi manewr tym ciągnikiem, zwłaszcza że mamy sprzęty 10-metrowe, co jest naprawdę ogromne. Dwa razy większe niż mieliśmy wcześniej, ale też dwa razy większy ciągnik, można powiedzieć, że mamy. Bo ciągnik ma 380 albo 390 koni mechanicznych, więc sprzęt naprawdę mocny. Teraz w jaki kolejny sprzęt pójdziemy, nie mam zielonego pojęcia. No bo oczywiście może być to po prostu każdy sprzęt, no, który mi się po prostu spodoba. Bądź wy rzucić jakąś propozycją na jakiś fajny sprzęcior, no to oczywiście jak najbardziej będziemy mogli sobie takowy zakupić. Myślę tutaj już w kolejnym zakupie, tutaj akurat już pod sprzęt, pod krowy, czyli jakieś tutaj takie właśnie sprzęty pod krowy, uprawy krów, może tutaj też sprzęt na łąkę, nie wiem jak to nazwać dobrze. Chodzi mi oczywiście o kosiarki, o przetrząsarki, zgrabiarki i tego typu inne rzeczy. No, a taki sprzęt troszkę będzie kosztował i też pewnie pod jakiś fajny ciągnik mój
będę musiał wybrać sobie po taki sprzęt. Myślę, że tutaj klas by przy tym fajnie wyglądał. I wtedy byśmy wzięli sobie klasa już jako sprzęt do łąk. Albo Massey Fergusona, ale mi się wydaje, że... O kurde, ale mi się teraz kichło. Mam nadzieję, że nie było przesteru. Jak coś, to się to wytnie. No ale dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj muszę opuścić sobie sprzęcior. I teraz by się przydało... O kurde, jeszcze z tą stronę pojechałem. Przydałoby się jechać tędy. Do końca. I wtedy byśmy mieli już, można powiedzieć, że skończone nasze pole, więc... Naprawdę bardzo szybko to poleciało. Dobra, weźmy sobie jeszcze coś takiego, zróbmy. Coś takiego i na razie podnieśmy sobie sprzęcior. Myślę, że jeszcze możemy ogarnąć sobie jedną rzecz, bo na razie już więcej talerzowania nie ma co na tym odcinku. Myślę, że można sobie już złożyć w ogóle ten sprzęcior, bo nie ma sensu co tak sobie z nim rozłożonym jeździć. Tylko czekajcie, niech no się zatrzymam. Niech on się złoży powoli. Dobra, myślę, że już możemy sobie jechać. No i co? Tutaj myślę, że gdzieś od razu sobie zostawimy ten sprzęcior. Jakoś w tym miejscu. W sensie tutaj na tym placu betonowym, żeby nie zostawiać go na polu. Coś takiego, włączmy sobie sprzęt. I myślę, że możemy wziąć sobie, podpiąć jakiś sprzęcior nasz. W sensie któryś z ciągników. Myślę, że możemy wziąć do tego klasa. I polecimy sobie... Polecimy sobie na razie z beczką. Beczką wody, bo przydałoby się beczkę zatankować. No i właśnie, czekajcie chwileczkę, bo zapomniałem wam to pokazać. W tym miejscu mamy nową wiatę, ponieważ no musiałem troszkę zrobić moje przemeblowanie. W tym miejscu mamy nową wiatę postawioną. Niestety tutaj płociku nie ma, ale myślę, że bez problemu. Tutaj mamy nową wiatę obróconą w tą stronę, podobną do poprzedniej. A w tym miejscu mamy nowy skład na silos. Pojemność ma podobną, a jeżeli chodzi o bornik, w sensie o wielkość tego, jest troszkę większa, więc musiałem troszkę zrobić przemeblowanie. Ale myślę, że już jest git. Dobra, no to teraz przydałoby się jeszcze wziąć, podczepić sobie naszą beczkę. I myślę, że polecimy sobie na szybkości po wodę do naszych szklarni. Dobra, teraz tylko dobrze wycofać. Coś takiego, tutaj oczywiście sobie podczepimy. Dobra, podczepione. Ogółem trzeba byłoby tu kilka razy sobie pojeździć tą beczką, ale to już myślę, że poza odcinkiem bez problemu powinno sobie dać radę. Ogółem już widzę, że się wszystko naprawiło, bo jak wcześniej troszeczkę ścinało z tej pierwszej kamery, to teraz działa to sobie super i w pełnych FPS-ach, więc jestem bardzo zadowolony, że udało się wszystko naprawić i powiem wam, że pewnie też odcinki powinny być troszeczkę ładniejsze. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będą ładniejsze. Dobra, i teraz tak. I teraz też myślę, że przydałoby się wziąć... O, czekajcie teraz. Tutaj... Teraz muszę sobie jeszcze wycofać. Teraz chciałbym sobie spróbować chociaż ponagrywać tak jak wcześniej, że codziennie będę wrzucał filmy. Jeżeli się uda, to będę się cieszył. Jeżeli się nie uda, no to troszeczkę szkoda, ale będę starał się wrzucać to codziennie. Dobra, stój. Dobra, coś takiego. Pobierzmy sobie wodę. Tutaj trzeba troszeczkę uważać, żeby tutaj taran nas nie ściągnęło, bo jak możecie się przyjrzeć, to te kółka delikatnie cofają. Zwłaszcza im więcej wleci tych litrów wody do tej beczki. Czy ona się cofa? Troszeczkę się cofa, ale tutaj nasz ciągnik ma dużo w sobie mocy, więc na spokojnie sobie ją weźmie i wyciągnie stamtąd. Więc lecimy teraz wrzucić to wszystko do naszych szklarni. Myślę, że na razie jedna beczka na odcinek starczy. Takie troszeczkę też roboty poza odcinkiem, które często wykonuję, to teraz myślę, że przydałoby się troszeczkę zrobić. Więc tutaj sobie myślę, że polecimy sobie tutaj na lewo. Ok, tutaj widzę, że choineczka jest, sobie wlecimy tędy. Dobra, i teraz musimy jakoś sobie wycofać do tych szlarni, ale myślę, że to problemu nie powinno sprawić. Zwłaszcza, że ta beczka jest jednak dwukołowa, no to jest
po prostu prościzna, tak czymś wycofać, a tak mówię, że prościzna, zaraz się okaże, że się nie uda. Się namacham tą kierownicą, powiem wam. Dobra, jeszcze sobie wycofałem, że to jakoś ładnie wyglądało, że jednak tutaj fajnie wlewamy. Dobra, coś takiego. Tutaj niech się oczywiście robi. My sobie wrócimy do naszego sprzętu z początku odcinka. I myślę, że tu będzie już koniec odcinka, tak więc mam nadzieję, że film się spodobał. Do usłyszenia w kolejnych. No i siema.